Cześć! Z tego filmu dowiesz się, jak może wyglądać twoja wypowiedź na maturze ustnej. Nazywam się Aneta Korycińska, baba od polskiego i opracowuję wszystkie zagadnienia maturalne tak, by można było się z nich uczyć. Yeah! Odpowiedź na pytanie o tradycję narodową i jej znaczenie w historiografii, w którym trzeba się odnieść do kroniki polskiej Gala Anonima, może wyglądać tak. We wstępie warto powiedzieć, czym jest historiografia, że, to jest, że ona jest zwana także dziełem pisarstwem że to gatunek pisarstwa znacznie wykraczający poza względnie obiektywne próby spisania losów narodu lub grupy społecznej. Istotnym jej elementem jest hiperbolizacja, czyli wyolbrzymienie pewnych wydarzeń w celu podkreślenia potęgi narodu. Pierwsze kroniki miały na celu stworzenie niemalże narodowej mitologii autorzy zbierali fakty łączące daną społeczność i stwarzali z nich narrację umożliwiającą celebrowanie więzów łączących wszystkich jej członków. Istotną rolę w historiografii odgrywała tradycja, dawała ona podwaliny pod budowanie tożsamości i stanowiła genezis narodów. Dzięki niej możliwe było podtrzymanie poczucia wspólnoty nawet w czasach, gdy naród był pozbawiony suwerennego państwa. Przejdźmy teraz do rozwinięcia, w którym odwołamy się do lektury obowiązkowej. Gal Anonim w swojej kronice przedstawił mity stanowiące podstawę tożsamości narodowej Polaków. Uważał, że punktem wyjścia do opisania waleczności Bolesława III było przedstawienie historii jego rodu. W tym celu uporządkował swoją narrację w taki sposób, aby od korzenia... Posuwać się w górę ku gałęzi drzewa to był cytat. W dziejach pierwszych piastów dopatrywał się on bowiem przyczyn chwały narodu polskiego. Piast i rzepka protoplaści Polaków odróżniali się od pogańskiego księcia Popiela. Kiedy na ucztę wydano z okazji postrzyżeń syna Popiela, przybyło dwoje niezapowiedzianych gości, książę wyprosił ich z pałacu. Zostali oni przyjęci przez piasta i rzepkę, którzy starali się ich jak najlepiej ugościć. Podczas tej wizyty doszło do niespodziewanego zdarzenia. Pokora ubogich została wynagrodzona przez Boga, ponieważ na przyjęciu uwieśniaków przybywało jedzenia oraz piwa, natomiast u popiela ubywało. Zdarzenie to zostało odczytane jako dobra wróżba dla syna piasta siemowita. Siemowit został księciem i powiększył swoje terytorium. Jego synem był Lestek, władca zacny i odważny, który dał życie Siemomysłowi. Ten natomiast był ojcem Mieszka. I z tym wiąże się kolejna istotna tradycja narodowa, czyli religijność. Mieszko od urodzenia był niewidomy. W dniu siódmych urodzin nagle odzyskał wzrok, a jego historia została uznana za metaforę Polski. Przedtem Polska była ślepa jak Mieszko, natomiast później miała przejrzeć na oczy, stać się oświecona i wywyższona. Nad sąsiednie narody, była to zapowiedź chrztu Polski. Od tego czasu wszyscy polscy książęta i królowie odważnie walczyli z poganami i szerzyli Słowo Boże. Mierzyli się z Rusinami, Mazowszanami oraz Pomorzanami, byli pełni odwagi i cnoty. Dzieje tej tradycji zdeterminowały na zawsze rolę potomków piasta i rzepki, stając się polską tradycją narodową. Następnie wprowadźmy kontekst, ale tak, by był on funkcjonalny. Tradycją narodową były nie tylko losy pierwszych piastów oraz ich cnoty, lecz także określone wydarzenia historyczne. Próby wybrania najważniejszych dziejów Polski podjął się Józef Wybicki w pieśni Legionów Polskich we Włoszech, znanej obecnie w lekko zmienionej wersji jako Mazurek Dąbrowskiego. Hymn Narodowy, podobnie jak Dzieje Piastów, miał za zadanie skonstruować mitologię narodu polskiego. Z tego względu w tekście pojawiły się odwołania do polskich bohaterów narodowych Stefana Czarnieckiego, chociażby, oraz ich działań, np. walki podczas Potopu Szwedzkiego. Wydarzenia historyczne w utworze Wybickiego miały podkreślać siłę i jedność Polaków, stały się tym samym podstawą narodowej tożsamości w czasach rozbiorów. A teraz, jak w każdym wypracowaniu, czas na zakończenie. Jednym z celów historiografii było upowszechnianie świadomości określonych wydarzeń i postaw, czyli tradycji narodowej. Pozwalała ona na budowanie poczucia jedności, a także za sprawą obrazowych metafor, dumy z własnego pochodzenia to wszystko złożyło się na wielką mitologię. Mitologie Polski. To tyle, jeśli chcesz skorzystać z opracowanych przeze mnie pytań na maturę ustną, zajrzyj do sklepu, do którego zaprowadzicie link umieszczony w opisie filmu.